Cześć, witam. Już chyba nakręciłam kiedyś taki film zatytułowany Małe jest piękne. Dzisiaj drugi odcinek. Małe jest ciekawe. Chodzi o książki małego formatu, które no, wydają się takie sobie, ale naprawdę mogą sprawić wiele radości podczas czytania. Oto piękna pierwsza z nich, Pochwała prostego życia Elfie Pogotowie, teksty Linus Moundy, ilustracje R.W. Eli, amerykańska książeczka, światowy bestseller i tak dalej. Elfy z długimi nosami pomagają ludziom żyć. Są takie małe odcineczki, jakby zwrotki, które zawierają sobie takie różne mądrości. Oto jedna z nich. Przestaw swoje biurko, krzesło, umywalkę, przemebluj wszystko, co możesz tak, aby mieć dobry widok przez okno. Tam, gdzie natura, życie jest o wiele prostsze. Niby wszystko jasne, ale... Druga mała książeczka z kiedyś wydawanej serii Koliber. Bardzo lubię tę serię. Książeczka francuskiego pisarza Henri Pierre Rocher, Jules i Jim. Książeczka, której akcja dzieje się na początku XX wieku i jest tutaj trójkąt miłosny. Dwaj mężczyźni, artyści, Gilles Austriak i Jim Francuz, poznają w Grecji przepiękną dziewczynę Katie. Jeden z nich ją poślubia, ma z nią dziecko, córkę, natomiast samobójstwo popełnia ona z drugim z tych mężczyzn, ponieważ się wymieniają kobietami, są artystami, wszystko musi być no, na wyłączność, że tak powiem. Bardzo, bardzo ciekawa gra, trójkąt miłosny. Kazimierz Brandys, Wariacje pocztowe. Mówiłam już kiedyś o tej książce. Przez 200 lat mężczyźni z jednej rodziny, rodzina ta nazywa się, zaraz wam powiem, z jednej rodziny Zabierskich, piszą do siebie listy. Ojciec pisze listy do syna i tak dalej, a więc korespondują ze sobą i teraz wam przeczytam jeden fragment, który z ostatniego listu z roku 1970, kiedy ojciec pisze do syna przebywającego w Stanach Zjednoczonych. Twoja matka i siostra mnie śledzą. Tak wygląda zbawienie człowieka w świecie dzisiejszym. Cel? Abstynencja zupełna. Ani kropli więcej. Nawet jak myję zęby, są zaniepokojone. Kubek mój wąchają. Te kobiety pragną życia bez upadku. One potrzebują mężczyzny do zabetonowania otchłani. A ja? Dla mnie wódka była jedynym erzacem nieba. Tak pisze ojciec do swojego syna w Stanach Zjednoczonych. Co jeszcze jest tutaj bardzo ciekawe? Oczywiście język zmieniający się w ciągu wieków, w którym to języku te listy powstały. Ostatnio kupiłam sobie biografię Henry'ego Jamesa i jego książkę pod tytułem Europejczycy. A taka oto znowu wydawnictwo Kolibę. Henry James, Łgarz. Akcja dzieje się na prowincji angielskiej. Znany malarz zostaje zaproszony, aby namalować portret Nestora Rodu, który ma ponad 90 lat. I właśnie wśród znajdujących się tam ludzi rozpoznaje kobietę, którą kiedyś kochał i której się oświadczył, ale ona odrzuciła jego rękę, dziś jest mężatką, a jej mężem jest pułkownik. Szanowany ogólnie mężczyzna, który bardzo lubi mówić, ale niestety wszystko, co powie, jest kłamstwem. Jest on notorycznym łgarzem, a kobieta cierpi z tego powodu i musi te wszystkie łgarstwa męża prostować, ale jest wobec niego bardzo lojalna i zakochana. Drugie opowiadanie w tym tomie to jest takie, że rodzina bankrutująca angielska zatrudnia guwernera, któremu wszelako nie płaci. A więc bardzo takie ciekawe opowiadanka Henry Jamesa, obyczajowe obserwacje. Stefania Grodzieńska, taka polska dziennikarka, satyryczka, Kieszonkowe tragedie. Maleńkie felietoniki są tutaj. Pierwszy z nich zatytułowany jest O bezsilności. Ignacy mieszka u mnie w wannie. Jest mianowicie karpiem. I tak dalej. Ignacy mieszka w tej wannie już 9 lat. Jak to się stało, że tam zamieszkał? I czego oczekuje od niego właścicielka? O czym właściwie marzy?
A teraz chyba najmniejszy gabarytowo tomik to jest Andrzej Bursa. Tragiczny poeta, który umarł na serce bardzo młodo. I jest tu jeden wierszyk, który szczególnie mi się podoba. Pozwólcie, że przeczytam. Mowa dziękczynna z wymówką. Nie uczyniłeś mnie ślepym. Dzięki Ci za to, Panie. Nie uczyniłeś mnie garbatym. Dzięki Ci za to, Panie. Nie uczyniłeś mnie dziecięciem alkoholika. Dzięki Ci za to, Panie. Nie uczyniłeś mnie wodogłowcem. Dzięki Ci za to, Panie. Nie uczyniłeś mnie jąkałą, guternogą, karłem, epileptykiem, hermafrodytą, koniem, mchem, ani niczym z fauny i flory. Dzięki Ci za to, Panie. Ale dlaczego uczyniłeś mnie Polakiem? Takim oto pytaniem retorycznym kończy się wierszyk Andrzeja Bursy z tego tomu Luiza i inne utwory. Polecam, czytajmy małe gabarytowo książeczki, a na pewno dostarczą nam okazji do refleksji. Dziękuję, do zobaczenia.